Cześć. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić nowoczesne podejście do leczenia zaburzeń erekcji, znane jako terapia falami uderzeniowymi. Terapia falami uderzeniowymi to nieinwazyjna metoda, która polega na aplikowaniu skoncentrowanych fal akustycznych na obszarze ciała, w którym występują zaburzenia. W przypadku zaburzeń erekcji fale są kierowane na ciało jamiste prącia. Głównym celem terapii jest stymulacja procesów regeneracyjnych oraz poprawa mikrokrążenia w naczyniach krwionośnych. Co prowadzi do zwiększenia przepływu krwi i w efekcie do poprawy rekcji. Terapia falami uderzeniowymi cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród lekarzy i pacjentów, ponieważ oferuje szereg zalet w porównaniu z innymi metodami leczenia. Przede wszystkim jest to metoda nieinwazyjna, co oznacza, że nie wymaga operacji czy zastrzyków, ponadto jest bezpieczna i bezbolesna, a efekty leczenia mogą być zauważalne już po kilku sesjach. Należy jednak pamiętać, że terapia falami uderzeniowymi może nie być odpowiednia dla każdego pacjenta. W przypadku niektórych przyczyn zaburzeń erekcji, takich jak niski poziom testosteronu czy problemy psychologiczne, konieczne może być zastosowanie innego rodzaju leczenia. Wykonałem wiele tego typu zabiegów i muszę przyznać, że efekty są zadowalające. Jeśli zmagasz się z zaburzeniami erekcji, warto skonsultować się z urologiem, który oceni, czy terapia falami uderzeniowymi może być odpowiednia dla Ciebie? Trzymajcie się zdrowo i do następnego razu.